jeszcze zanim wstawię płytkę do wzmacniacza, to z tej strony chcę pokazać, jak to wyszło. Czyli wszystkie małej mocy rezystorki po tej stronie płytki, a kondensatorki będą, jeszcze nie wszystkie są, jeszcze tutaj brakuje kilku, będą od drugiej strony montowane, żeby po prostu nie wpływał. Tu prawdopodobnie te starocia, że tak powiem, będzie trzeba podmienić na nowsze. Zobaczymy jeszcze, jak to zagra. No i co? I z tej strony tak to wygląda. Zaraz wstawię. I co już zrobiłem? Wyciąłem chassis, wstawiłem już transformatory, wyprowadziłem żarzenie skrętką, skręconym przewodem. No i dobra, zabieram się do dzieła. No i dobra, opowiem pokrótce, co tu już wykonane. Nie mogłem nic innego, tylko Alpsa pakietowego takiego wstawić tutaj jako potencjometr regulacji siły głosu. Tutaj zabrakło trochę kratki, bo to jest zrobione z grilla od jakiegoś głośnika, ale to nie szkodzi, bo tutaj będą szczyty, będą boki z drzewa zrobione i dosłownie o tutaj wykręcę delikatnie, tak żeby tutaj zakryć tylność z boku. Płyteczkę już wstawiłem, zmontowałem. Tu mamy napięcie 220 do wyprowadzenia tutaj jeszcze do przełącznika, który będzie nam włączał ten zasilający transformator. Napięcie żarzenia też mam tutaj już wyprowadzone w ten sposób. Skręcono, żeby nie było, lampy będą zasilone napięciem przemiennym i żeby nie było żadnych tam przedźwięków z sieci, jest skręcony przewód, jak widać, on będzie tutaj ułożony w ten sposób, przykręcony jeszcze do tych samych wkrętów na takie klipsy. Dojdzie jeszcze jeden transformator głośnikowy, tak jak tutaj jest wstawiony, też jest na płasko wszystko wstawione. Wszystkie śrubki są wpuszczane w aluminium. Drugi transformator, no i napięcie anodowe. Trzeba wykonać cały zasilacz. I tutaj jeszcze muszę zmieścić dwa kondensatory po 300 bodajże albo 400 mikrofaradów na 350 V. Kondensatorki. Tu mam parkę 470 na 450 V, ale jeszcze prawdopodobnie pójdę na 400 V 330 mikro OT. Epos, jakieś firma Epcos, firma taka tego typu. Dwa kondensatory. Dojdą jeszcze rezystorki, no cały zasilacz dojdzie, no. Dioda prostownicza, wejdą śmiało, w zupełności jest miejsca, jeszcze będzie luzu. Z tyłu zostawiłem tutaj około 4 cm na gniazda. Tutaj wszędzie są koszulki dodatkowe pozakładane, żeby nic mi tu nie przecięło żadnych tych przewodów. No i będzie lampka. Dwa razy, bodajże tam 3,5 W, prawdopodobnie tak myślę, żeby już tu nie wchodzić na żadne tam przestery, 3,5 W, dwa razy, w sumie mógłbym pociągnąć 2 razy 5 W, ale nie ma co żyłować jednego transformatora zasilającego na dwa kanały. No i nie, kondensatorów tu nie pchamy na wierzch, za blisko lamp, one muszą być z tyłu schowane. No i co? Zaraz będziemy próbować to odpalać, testować. Jeszcze trzeba raz wykręcić całą tą płytkę. Nie będę tego w płytce. Chociaż w sumie cały dostęp mam od spodu. Tutaj mam kondensatorki podlutowane. Tak jest, jest. Mam od spodu dostęp do wszystkiego. Tutaj wyciąłem cały dół na pilarce. No i ten drugi transformator. Idę grzebać, szukać drugiego TG5 transformatorka. I no i nic innego niż Alps, nie? Podłączymy tutaj przełącznik. On będzie włączał przekaźnik i przekaźnik dopiero będzie włączał układ zasilania, bo jest za słaby styk, się obawiam, żeby napięciem żarzenia po prostu wyprostuje prąd napięciem żarzenia 6V przekaźniczek i taki przynajmniej, tam nie wiem do ilu, tam można 10 A można wstawić, także wstawimy jeszcze przekaźniczek. Resztę w następnym odcineczku. Coś teraz to krótsze te moje odcinki, może jeszcze przybliżymy, zobaczymy, jak to wyszło. Ta kratka. A tutaj był taki śmieszny napis nawet na tej kratce, ja go ściągnąłem, bo nie jest godny tego wzmacniacza, także gdzieś tu miałem ten, o jest, było coś takiego tutaj naklejone na kratce. Nie wiem czy to będzie widać czy nie. Głośno nie będę wymawiał tej firmy. Oczywiście tutaj na kratce będzie naklejone inne logo. Tak to wygląda. Na razie. To jest same chassis. Do tego jeszcze dojdzie właśnie te obudowa drewniana. No ale to już wygląd mało ważny. Zobaczymy jak to zagra. To jest najważniejsze. Jak to wszystko zagra. No dobra, krótki filmik, wzmacniaczek już prawie zmontowany, już 60% wykonany, jeszcze 40%. Jak już zagra to będzie 50%, o może tak. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnych odcinkach.